Bruno Schulz Sklepy Cynamonowe Jest to zbiór opowiadań przedstawiających kilka miesięcy z życia bohatera narratora, mieszkającego w drohobyczu, małym ukraińskim miasteczku na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Niedaleko znajduje się Borysław, gdzie w 1901 roku odkryto złoża ropy naftowej, co zapoczątkowało gwałtowny rozwój przemysłu w tym rejonie. Dzięki temu możemy mniej więcej określić czas akcji opowiadań, ponieważ brak w nich dat dziennych czy nawet rocznych, znaczenie mają jedynie pory roku. Akcja pierwszego opowiadania rozpoczyna się w sierpniu, gdy zapoznajemy się z krótką charakterystyką rodziny bohatera. Narrator wspomina letnie wyjazdy ojca do uzdrowisk, kiedy pozostawał w domu z matką, starszym bratem i służącą Adelą. Dni upływały mu na spacerach po pobliskim rynku i odwiedzinach małych sklepików. Druga część opowiadania jest opisem Tui, młodej dziewczyny opóźnionej w rozwoju, która prowadziła bardzo nędzne życie, mieszkając na dzikim wysypisku śmieci. Spała na zielonym, malowanym łóżku, podpartym cegłami, wiecznie otoczona kłębowiskiem much, godzinami przesiadywała na jedynym meblu, jaki posiadała. Raz na jakiś czas zrywała się nagle i ze wściekłością biegła w krzaki, krzycząc i wijąc się pod wpływem konwulsji wstrząsających jej ciałem. Trzecia część tego rozdziału przynosi opis dalszej rodziny bohatera: ciotki Agaty, wuja Marka oraz ich dzieci. Ciotka była postawną kobietą o dużych gabarytach, z buzią centkowaną rudymi piegami, z kolei wuja Marek to mały, zgarbiony mężczyzna, sprawiający wrażenie zrezygnowanego i pozbawionego męskości. Ich średnia córka, Łucja, była bardzo wstydliwa i rumieniła się na wszystkie zasłyszane aluzje dotyczące jej okresu dojrzewania. Najstarszy kuzyn Emil powrócił z dalekich krajów. Jego życie, naznaczone karcianym nałogiem, było ruiną i bankructwem. To on jako pierwszy pokazał bohaterowi zdjęcia pornograficzne. Drugie opowiadanie to opis domu bohatera. Kamienica położona przy miejskim rynku w centrum Drohobycza. W mieszkaniu znajdowało się wiele pokoi, które wynajmowano. Niektóre były jednak tak stare, że nie wiadomo czy ktoś tam jeszcze mieszkał, czy już nie. W pokojach na dole kamienicy mieszkali subiekci pracujący w sklepie ojca bohatera. Dalsza część tekstu skupia się na opisach ojca, pana Jakuba, który podupadał na zdrowiu. Nie ruszał się z łóżka, wertował księgi handlowe i zachowywał się bardzo dziwnie. Potrafił wstać w nocy, aby nagłos rozmawiać z Bogiem, wygłaszać długie, namiętne tyrady, co kojarzy się bohaterowi ze starotestamentowym prorokiem. W końcu nadszedł czas wyciszenia i pan Jakub zapadł się w sobie, zamykając się na całe dnie w pustych pokojach. Przenosimy się do wydarzeń w zimie, kiedy stan ojca pogarszał się. Nie wychodził z domu. Na próżno próbowano go zainteresować sprawami bieżącymi domu i sklepu, ale ten tylko biegał, nasłuchując niemych głosów. Ignorował żonę, jednak coraz większym respektem zaczął darzyć służącą Adele. Wystarczyło, że skierowała w jego stronę zgięty palec, kiwała nim, a on uciekał, rzucał się na łóżko i wił w konwulsjach śmiechu. W tym czasie pan Jakub zaczął interesować się ptakami. Sprowadzał ptasie jaja z Niemiec i Holandii, które dawał do wylęgania kurom. Z czasem zainteresowanie przerodziło się w obsesję i na strychu powstała hodowla różnego ptactwa. Z czasem przebywanie ze zwierzętami zaczęło mu szkodzić i zaczął zachowywać się tak jak one, machając rękoma i wydając zduszone okrzyki niczym ptak szykujący się do lotu. Obsesję ukróciła dopiero Adela, która podczas porządków zlikwidowała ptaki ze strychu, detronizując ptasiego władcę. Po brutalnym zakończeniu przygody z ptakami ojciec przygasł jeszcze bardziej. O tym okresie jego życia czytamy w opowiadaniu zatytułowanym „Manekiny“. Domownicy popadli w zimowe odrętwienie. Ojciec izolował się kompletnie, a porządek dnia wytyczała Adela codziennie, sprzątając, podając posiłki. W tym czasie subiekci udawali się do swej pracy, a matka bohatera kończyła poranną toaletę lub drzemała. Popołudniami w jadalni zasiadały dwie młode panny, Polda i Paulina, które były szwaczkami. Pewnego dnia ojciec zobaczył je podczas szycia i zafascynowany ich widokiem odwiedzał je już codziennie, zabawiając rozmową. Głównym problemem, na jaki się wypowiadał, była doktryna manekinów. Kolejne trzy opowieści są więc wykładem ojca na temat potrzeby stworzenia nowego gatunku ludzi powstałych z czystej materii i podobnych do krawieckich manekinów. Opisuje proces dehumanizacji, tworząc rzeczywistość, w której każdy byłby stworzony do jakiegoś konkretnego czynu, mając na przykład tylko jedną nogę, czy zamiast pleców, płachtę materiału. Następne opowiadanie mówi o historii małego pieska, Nemroda który przypadkiem znalazł się w domu bohatera. Chłopiec szybko przywiązał się do zwierzaka i obserwował go, jak dorasta i poznaje otaczający świat. Zauważa, że w psie budzi się nowa forma życia, swoisty zew natury. Pewnego dnia bohater, przechadzając się po podwórzu, znalazł wyłom w płocie prowadzący do tajemniczego zapuszczonego ogrodu. Wędrówka po ogrodzie przypominała mu odkrywanie dzikiego, egzotycznego świata. Podziwiając dziwną roślinność spotkał mężczyznę, brudnego włóczęgę, załatwiającego fizjologiczną potrzebę kłócając między łupianami. Charakterystyczna mimika jego twarzy przywiodła bohaterowi na myśl pana, mitologicznego Boga pasterzy, człowieka z kopytami, rogami i uszami kozła, wcieleniem czystej witalności i lubieżności. Opowiadanie pod tytułem Pan Karol jest wspomnieniem wuja bohatera, pana Karola. Przedstawiony jest jako istota ludzka, pozbawiona jednak cech człowieczeństwa. W czasie wakacji jego żona wraz z dziećmi udały się na wczasy, co on wykorzystał na liczne hulanki i zakrapiane spotkania. Dlatego następnego dnia wyglądał jak lalka: zmęczony i sponiewierany. Sklepy cynamonowe to kluczowy utwór. Akcja tej części toczy się w środku zimy. Bohater udaje się z rodzicami do teatru, kiedy ojciec orientuje się, że zapomniał portfela. Chłopak zostaje wysłany, aby odnaleźć zgubę i postanawia skrócić sobie drogę przez małe uliczki pełne tajemniczych, starych sklepów. Pracowali tam starzy, skromni kupcy, sprzedający dosłownie wszystko: książki, zioła, rośliny, zwierzęta domowe, chińskie odbijanki, czarodziejskie szkatułki i dużo więcej. Nazwa sklepy cynamonowe Pochodzi od koloru i w sklepach, która według narratora jest właśnie koloru cynamonowego. Ze założenia krótki spacer przerodził się w błądzenie po mieście. Bohater trafia do starej szkoły i wspomina nocne lekcje rysunku z profesorem Ardentem. Przechodząc przez gmach gimnazjum, trafia w końcu na główną ulicę. Tam bez zastanowienia wsiada do dorożki, którą krótko potem opuszcza woźniczy. Teraz dorożkę prowadzi koń, Czemu bohater bezwiednie się poddaje? Wyjeżdżają za miasto, gdy chłopak zauważa, że zwierzę krwawi. Do miasta wraca więc pieszo, przelatując nad ziemią. W okolicach rynku spotyka szkolnych kolegów, którzy zbudzeni jasnością nocy wyszli już do szkoły i udaje się z nimi w dalszą tułaczkę. Ulica krokodyli to kolejna istotna część utworu. Owa ulica stała się dla drohobycza symbolem nowego świata i postępu cywilizacyjnego. Swoją nowoczesnością, elegancją i powiązaniem z wielkim światem przemysłu kontrastowała ze starym spokojnym miasteczkiem. W tej dzielnicy zdawał się rządzić chaos. Po ulicy jeżdżą tramwaje, pędzą na oślep dorożki, przyjeżdżają pociągi bez celu, a kręcące się w okolicy prostytutki roztaczają wądzy psucia. Powracamy do opowieści o wyalienowaniu ojca. Pogrążony w konflikcie z cywilizowanym światem, zapada na depresję i do tego stopnia jest nieobecny, że bohater konkluduje, ojca już wtedy nie było. Chłopak podejrzewa, że pan Jakub przemienił się w kondora, wypchanego ptaka stojącego w salonie. Inną hipotezę wysuwa matka, że zamienił się on w owada, karakona. I chłopiec przyznaje, że ojciec zachowywał się podejrzanie, poruszając się niczym karaluch, a jego ciało zamieniało się w czarny pancerz. Matka jednak kwituje rozmowę, że ojciec jest komi wojażerem i wraca do domu późną nocą, by o świcie znów wyjść do pracy. W opowiadaniu Wichura czytamy opis miasta ogarniętego zimowym mrokiem i ciemnością, wywołaną zalegającymi na strychu rupieciami. Pewnego dnia te zapomniane odpady wychynęły na miasto i spowiły je w trwającej trzy dni i trzy noce mrocznej wichurze. W tym czasie chłopiec nie chodził do szkoły. Domownicy zorientowali się jednak, że nie ma z nimi ojca. Musiał on zostać w sklepie i teraz utknął tam przez wichurę. Jeden z subiektów Teodor i starszy brat Bohatera zaoferowali się, że pójdą zanieść mu posiłek. Po kwadransie wrócili jednak twierdząc, że zgubili drogę. Matka podejrzewała, że tak naprawdę nie ruszyli się spod okien przez te kilka minut. Bohater wierzył im jednak i uważał, że miasta i rynku już nie ma, ponieważ zostały zmiecione przez wichurę. Tymczasem w odwiedziny przychodzą sąsiedzi i znajomi. Pojawia się ciotka perazja, która niespodziewanie dostaje ataków wściekłości, złożecząc Adeli i matce, po czym nagle zaczyna się kurczyć, maleć, gdzieś w kącie kuchni zwija się, niczym spalony papier obraca się w proch i znika. Ostatnie opowiadanie rozgrywa się w dziwnym czasie, nie mieszczącym się w tradycyjnym kalendarzu, tak jakby powstał dodatkowy trzynasty miesiąc. Ojciec bohatera znowu coraz więcej czasu spędzał w sklepie, prowadząc rachunki. Przeczuwał nadchodzący czas wielkiego sezonu, czyli znacznie wzmożonego ruchu w sklepie. Ludzie ożywieni poruszali się po ulicach, czuć było podniecenie, jednak zmrok szybko zapadał, zamykając wszystko w gęstniejącej nocy. Gdzieś znikli subiekci i pan Jakub sam musiał zmierzyć się z masą klientów zalewających sklep. Pewnego dnia o świcie do domu przyleciały ptaki, potomstwo niegdyś wygnanych przez Adelę. Były wśród nich ptaki dwugłowe, wieloskrzydłe, kaleki kulejące w powietrzu niektóre fantastycznie kolorowe inne zrobione z papieru wszystkie były jednak ślepe ojciec przywitał je z ogromnym wzruszeniem i przyzywał zaklęciami one jednak nie słyszały go ani nie widziały a w pewnym momencie bezmyślne dzieci zaczęły rzucać w nie kamieniami potrącając z nieba i zabijając teraz u stóp ojca leżały martwe ptaki gigantyczna kupa kolorowych piór Pan Jakub wrócił do pustego sklepu i życie toczyło się swoim dotychczasowym, powolnym tempem. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com ukośnik A plus nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.